Tytuł kursu – Towar jako element sprzedaży. Moduł – Charakterystyka towaroznawcza towarów nieżywnościowych. Tytuł wideokastu – Obuwie. Sprzedawca w sklepie obuwniczym musi znać symbole określające materiały, z jakich obuwie wykonano. Wiedza ta jest niezbędna do przekazania rzetelnej informacji klientowi, ale również w celu doboru odpowiedniego środka do pielęgnacji obuwi. Na obuwiu umieszczona jest również informacja o rozmiarze, a na opakowaniu także o tęgości obuwi. Obuwie dostępne w obrocie powinno być odpowiednio oznakowane. Oznaczenia te ułatwiają kupującemu podjęcie decyzji o zakupie oraz pozwalają na pełne i przede wszystkim prawidłowe korzystanie z zakupionego towaru. Znakowanie obuwia jest uregulowane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 roku w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom. Znaki powinny być umieszczone na opakowaniu jednostkowym bądź bezpośrednio na obuwiu albo na ulotce dołączonej do obuwia. Na obuwiu umieszczone są różnego rodzaju informacje, które ważne są przede wszystkim dla konsumenta. Najważniejsze są informacje dotyczące nazwy producenta, rozmiaru, tęgości, użytego materiału, warunków użytkowania, konserwacji, a także ceny. Oznaczenia na obuwiu dotyczą wierzchu obuwia, podszewki z wyściółką oraz spodu. Obuwie może być wykonane ze skóry, wówczas na metce umieszczony jest taki symbol, ze skóry pokrytej, z materiału włókienniczego, czyli włókien tekstylnych, lub z innego materiału. Innym materiałem są materiały skóropodobne stosowane na wierzchnią część obuwia oraz tworzywa sztuczne takie jak gumy, kauczuki, poliuretany, polichlorek winylu, poliolefiny, drewno czy korek. Tworzywa sztuczne wykorzystywane są głównie do produkcji spodów. Materiały, z których wykonane jest obuwie, mogą zostać oznaczone jako skóra, skóra pokryta, materiał włókienniczy lub inny materiał, jeżeli stanowi on co najmniej 80% powierzchni wierzchu, 80% powierzchni podszewki z wyściółką lub 80% całości spodu. Ważnym elementem znakowania obuwia są informacje dotyczące warunków użytkowania i konserwacji obuwia. Informacje te pozwalają w wielu wypadkach uniknąć odrzucenia reklamacji obuwia. Umieszczone są one na ulotkach dołączonych do obuwia. Zawierają krótką charakterystykę obuwia, przeznaczenie i zasady użytkowania, obowiązki użytkownika oraz sposób konserwacji i środki do tego przeznaczone. Na opakowaniu obuwia umieszczona jest często informacja o tęgości obuwia. Tęgość oznaczona jest literami F, G, H, H1/2, J, K, M. Standardowe obuwie oznaczone jest literą G, co jest oznaczeniem tęgości stopy średniej. Nie wszyscy producenci oznaczają tęgość obuwia. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.